Dzień dobry, vlogmas numer 2. Witam się z Wami. Witam się z Wami w drugim vlogmasie. Zaczynamy nowy film. Powiem Wam, dzisiejszy dzień jest taki zakręcony, że ja po prostu aż dostałam zawrotu głowy. Po prostu mam tyle do zrobienia dzisiaj, że to jest katastrofa. Akurat teraz znalazłam chwilkę, żeby Wam nagrać. Bo chcę, wiecie, no jednak mimo wszystko, wszystko starać się robić i tak dalej. Witajcie, witajcie. Tak jak mówię, ja zaczęłam sobie nagrywać te filmy wcześniej, no żeby po prostu mieć ten czas na montowanie, chociaż pierwszy vlog w nocy montowałam, przez to jestem niewyspana. Tak jak Wam pokazywałam na wcześniejszym filmie, śnieg spadł, ale już troszeczkę, no, stopniało. Tam trochę leży, ale w większości stopniało. Także taka to zima tego grudnia. Później sobie otworzymy kalendarze. Na razie Radka nie ma w domu, bo też w przerwie od pracy. Tu jest, możecie zobaczyć. Tu jest właśnie laptop. Kilka przerwy, więc postanowiłam nagrywać. Właśnie nawet vlogmas. Mam w ogóle... Chciałam Radkowi zrobić super prezent. Mam nadzieję, że nie będzie oglądał tego vloga. Chciałam mu zrobić takiego... boksa prezentowego, wiecie, z taką mieszanką w środku różnych rzeczy. Chciałam po to teraz iść, ale tak mi się w głowie zakręciło, że masakra. Jeszcze mam tutaj przygotowane koperty, już wypełnione z kartkami świątecznymi. Została mi jedna kartka niewypełniona, właśnie z wzorkami. I myślę, że może do rodziny to wyślemy. No, żeby się nie zmarnowała. Ale mam te dziewczyny, z którymi się skontaktowałam, no to będę Wam wysyłać. Muszę zakleić te koperty, a nie mam kleju. To znaczy mam, ale wiecie, już 2 lata leży, więc wydaje mi się, że nie będzie działał do końca tak, jak należy. W ogóle, jeśli podoba Ci się film, to możesz dać łapkę w górę. Zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji. I pozostanie u mnie na kanale. Także teraz zaczynamy otwieranie kalendarza. Tutaj jest karteczka z wczoraj. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Dwójka. I to jest kolor 11, taki no nude kolor beżowy. I mamy karteczkę, zaraz sobie przeczytamy razem. Otwieram tą karteczkę, co on tu nawymyślał, to nie wiem. Dzień drugi. Poczucie własnej wartości to podstawa dobrego żywienia, czy jakoś tak. Zadanie na dziś. Powiedz 2 komplementy do swojego odbicia w lustrze. No, powiem Wam. Ciekawie. Czy mogę to nazwać odbiciem? Bo siebie widzę tutaj w kamerze. Powiedz sobie 2 komplementy. Już na jesiennym kalendarzu właśnie mówiłam sobie komplementy. Ale powiem Wam tak. Na pewno takim komplementem, który mogę sobie powiedzieć, to jest to, że ja po prostu mimo złego zdrowia się nigdy nie poddaję i staram się wszystko robić. A drugi komplement... No nie wiem, że mam ładne oczy. Może taki banalny niech będzie na dzisiaj. Także taka karteczka na dziś. No i co, moi drodzy, czekamy, aż Radek wróci. I w wolnej chwili otworzymy sobie te słodkie kalendarze, które są tutaj. Już się nie mogę doczekać dekorowania
Właśnie, tego dekorowania domu. Zrobiłam już dekoracje na stole, także Wam teraz pokażę. Także to są moje dekoracje. Będę musiała sobie dokupić jeszcze te tea lighty, te świeczki do środka, bo już troszeczkę powypalałam je. No ale na razie są. Te świeczniki kupiłam w Pepco. Także sobie tutaj stoją. Ostrość gubię, ale nieważne. No i mam taki właśnie białą miseczkę, do której wsadziłam no właśnie te resztkę słodyczy, jakieś właśnie czekoladki, które też wsadziłam do kalendarza, które też w któryś okienkach tam będą. I knopersy te małe. No i tutaj mam właśnie gwiazdkę. Taką też chyba w Pepku kupiłam czy gdzieś. Ona jest taka, nie wiem, szklana, ceramiczna. Domek, który towarzyszy mi już chyba cały rok tutaj na stole. No i choinka, taka srebrna świeczka, też bardzo fajna, także dajcie znać jak to wygląda. Serwetkę też wziąłam, jakąś starą, troszeczkę wygniecioną, no ale tak to się prezentuje. Więc tutaj mam właśnie ten kącik z kalendarzami i zaraz obok właśnie zamiast tego laptopa i aparatu będzie właśnie postawiona choinka. No, żeby to wszystko, wiecie, było tak ładnie ze sobą zrobione. No i tutaj w tym pudełku mam właśnie ozdoby, którymi będę ozdabiać właśnie choinkę i dom i w ogóle. A tam na dole są gry planszowe, a tutaj jest w ogóle monitor, który Radek przyniósł z biura. I na razie stoi tu. Jeszcze nie wiem, nie mam dla niego właśnie miejsca, gdzie by go przestawić, ale myślę, że jak już ubiorę choinkę, no to gdzieś indziej go przestawię, żeby no tutaj to za bardzo nie pasuje. Ale w tym kalendarzu właśnie nie ma tych dwóch okienek. Tego właśnie szóstki 24, bo w zeszłym roku ja osobne miałam prezenty właśnie na te dwa dni. No i w tym roku będzie tak samo, że ten dzień mikołajkowy i wigilijny to po prostu zapakowane prezenty Radek dostanie. Tylko... No tylko się zastanawiam właśnie, bo muszę kupić do tego boksa te. Możecie pisać mi w ogóle w komentarzu, co byście do takiego boksa prezentowego wsadzili. Bo ja patrzyłam sobie na takie przykładowe zdjęcia na Instagramie i troszeczkę już tam mi coś świta, żeby coś takiego zrobić. No, także mam nadzieję, że będzie zadowolony. Tymczasem kończę, bo kończy mi się czas i bateria mi się rozładowuje, także połączymy się później, jak będę miała więcej czasu. Proszę Radosław pokazać wszystkie. Tylko kadr musisz mały zrobić tu na swoich kochones. Słyszę, to dostałeś od firmy, proszę bardzo. Bo w zeszłym roku dostałeś czapkę, a teraz dostałeś szalik do kompletu. No jeszcze mam skarpetki. Jak zadowolony Radosław? Prezent od firmy? Byłoby mi bardziej na rękę, gdyby to nie był szalik, bo teraz będę musiał go nosić. Dbać o siebie w zimie. Już nie będzie wymówki, nie będę nosił, bo nie mam szalika. No, coś rozdupca. Co rozdupca? Już się nauczyłeś jak otwierać. Co to jest w ogóle, te wzorki jakieś takie, że nic nie widać. To elf jest. Gdzie ty widzisz tego elfa? No wygląda trochę jak plastuś. I co tu jest napisane? Can you do Christmas dance? O nie. Nigdy w życiu, nie, jak chodzi o taniec, to nigdy w życiu. Nie ma takiego. Dobra, dawaj następny. Czekaj, a tutaj jest dwójka. Ja jest dwójka. Gdzie masz dwójeczkę? Ja nie widzę też. Ślepa jestem. Czwórka, siódemka, osiemnastka, ósemka. Ty gdzie jest dwójka? Gdzie? A tu jest. Gdzie jest Bobas? No dawaj. Widać, że masz zmarznięte ręce, bo takie blade. Blade. Ty! Połamałeś kalendarz chyba. Nie! Wiesz! Z drobnymi problemami, ale się udało. Dobra, musiałam trochę plików pousuwać. Co to jest w ogóle? No nie popłakałam ze śmiechu. Przez Radka. Lint and... Nie wiem. No, mleczna czekoladka, taka mała. Troszkę śmiechu, nie wiem. Pokażę wam, co sobie zamówiłam. Trochę mnie śmieszy, bo dali mi gumę do rzucia. Nie wiem, czy to jakaś sugestia jest, ale fajne. Fresh mint. Olśniewasz urodą, zabłyśnij uśmiechem. Dziękuję, bardzo mi miło.
Ale zimna ta maseczka, Boże, jaka zmrożona. Taką sobie zamówiłam tym razem na przetestowanie, bo chcę z tej serii sobie kupić krem nawilżający do twarzy i myślę, że jak użyję maseczki, to będzie to takie przetestowanie. Jaka, zobacz, jaka zmrożona. Jakby w zamrażalniku ją trzymali. Vegan Musli, taka maseczka nawilżająca, odtłuszczająca. Owiec, pszenica, zmielone, siemię lniane. No zobaczymy. Następna rzecz. Tutaj pozawijali to wszystko w papiery. Kurde, nie widać mnie. Pozawijali to w papiery tak, że... Naprawdę. Zobaczyłaś tą gumę. Jak nic, to była sugestia. Ty, czekoladka tu jest twoja. Wiesz ją, co ona tu robi? Zobaczymy co. Mam nadzieję, że tym razem czasu mi wystarczy. Oczywiście. O Jezusie, już mi spadło. To się nie, ze mnie nie śmiej. Ty się ze mnie śmiał. 403 Hean. Cień eyeshadow. Eyeshadow. Smoky się nazywa. I widzę, że już. Że jest bardzo to. Dobra, odkręcimy sobie, zobaczymy ten. No, taki do brwi cień wzięłam. Taki ciemny brąz. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jedziemy dalej. Tuż do rzęs. Glam Doll, Catrice. Standardowo, ten co zawsze. No, wykupiłam, ale strasznie zmrożona ta paczka jest. Następnie, co tutaj, czemu to opakowanie takie porysowane? W ogóle jakieś porysowane opakowanie, 010 Light Rose Essence Camouflage Matte, używany korektor przeze mnie. Także fajnie. Dostałam cukierka, także będziesz miał Radosław cukierka z kokolity następnego. I to na pewno to są wszystkie rzeczy? Ale zimna butelka, matko. Podkład z Catrice All Matte Plus 010, ale butelka jest taka zmrożona, że aż palce bolą. A co to jest? Aha! Kurczę, ale oni to zapakowali. Prawie bym to wyrzuciła. Dobra. Pliki. Trochę źle to zapakowali ten cień, bo on był tak luzem. Trochę mi się to nie spodobało, bo ja ledwo go zauważyłam. To jest cień z firmy Affect. I to jest jakiś numer J, nie, Y1038. I to jest taki, na stronce się wydawał złoty, ale to jest taki... Skromny. Nie skromny, tylko taki miedziany kolor. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jak się sprawdzą te cienie, to sobie domówię jeszcze, bo był za 9 zł. Także taka paczka, ja kończę, bo mi miga bateria, czas mi się kończy, telefon mi dzwoni, także pa, pa, do następnego, Radosław, proszę się pożegnać. Żegnam się. Pa, pa, pa.